No to jest tak, że się wspinamy już od kilkunastu lat. Jarek i ja od 6 lat się wspinamy razem. My jesteśmy bardzo ukierunkowani na jakieś takie szczyty, które się w dosyć dziewiczych jakichś rejonach Himalajów znajdują. Górę, która jakoś nas uwiodła urodą, wysokością, trudnością, nazwą drogi, różne są przyczyny. Często bywa tak, że jest to najzwyklejszy przypadek. Jakaś rozmowa gdzieś w górach też ze spotkanymi znajomymi, którzy coś tam wspomną, że jest tam taki szczyt. Może być to przeczytana książka jakaś, nie? Gdzieś też coś wyczytały czasami, że jest taka góra gdzieś tam daleko. Pierwotnie mieliśmy jechać do Tybetu i wchodzić na 7-tysięcznik Gyalaperi. Okazało się niestety, że Chińczycy nie wydali nam zezwoleń. Od początku, gdy podjęliśmy decyzję z Grześkiem, że to będzie Pumori, dokładnie mieliśmy świadomość, że jest to bardzo trudny technicznie szczyt. Od kilku lat nie było w ogóle wejścia szczytowego. Nikt nie stanął na wierzchołku. Zdobycie 7-tysięcznika w takim dwuosobowym małym zespole trochę pomniejsza szansę, ponieważ no, logistyka, wynoszenie sprzętu i tak dalej, wszystko to dużo bardziej obciąża. Poza tym też kwestia bezpieczeństwa. Gdy się przytrafi wypadek jednemu, to partner jako jedna osoba sprawna nie za wiele może zrobić wtedy. Bo albo zostawi partnera samego i uda się po jakąś pomoc, a jeśli partner wymagałby jakiegoś transportu w dół, to też jednoosobowo ciężko jest to zrobić. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś szczególnie możliwe przygotować się w ciągu kilku miesięcy i po prostu pojechać na taką wyprawę. Tak naprawdę przygotowania trwają cały czas. Z jednej strony jest to standardowe są przygotowania, to znaczy takie logistyczne. Nawiązanie kontaktu z agencją górską, która wspomaga wyprawę już tam na miejscu w Himalajach w Nepalu. Wynegocjowanie z nimi cen, ustalenie ile dni będzie szła karawana, którędy będzie ta karawana szła, ilu będzie mieć tragarzy, czy będziemy mieć kucharza w bazie, czy będziemy sami gotować. To wszystkie szczegóły, które są ustalane telefonicznie lub mailowo z agencją górską na miejscu. Cały czas staramy się utrzymywać jakąś tam w miarę wysoką formę, żeby dać radę w górach tych najwyższych. Każdy wyjazd w skałki, w góry typu Tatry, Alpy, latem czy zimą jest formą przygotowania do wyprawy. Przede wszystkim biegamy i jak najwięcej staramy się wspinać. Dobrze jest, jeśli uda nam się pojechać przed wyprawą na jakąś łatwiejszą górę, ale wysoką, żeby zdobyć aklimatyzację typu Mont Blanc czy Kilimandżaro. Ponieważ aklimatyzacja jest jednym z kluczowych czynników sukcesu albo porażki już na miejscu. No, jesteśmy przygotowani, czujemy się mentalnie i fizycznie gotowi, żeby coś zrobić, ale żeby to w ogóle ruszyło, no to przede wszystkim musimy mieć fundusze. Dzięki współpracy z bankiem, z Barlinka GBS Bank, co 2 lata średnio udaje nam się pojechać na taką dużą wyprawę. Zabezpieczenie na kosztów wyprawy już mieliśmy wcześniej, więc można się całkowicie skoncentrować na przygotowaniach już takich, na logistyce i tak dalej. Z całą pewnością bardzo sobie cenimy taką współpracę, bo to już tam trwa od jakiegoś czasu i to taki fajny projekt jakiś z tego się zrobił. Nawet te wszystkie prelekcje, które później się odbywają i wszystko, co się wokół tego dzieje, nawet po naszym powrocie, no, są to fajne rzeczy. Że ta wyprawa tak nie umiera momentalnie, tylko jeszcze jakieś jej echo jest długo słyszalne.
Na tą wyprawę udało nam się kupić bilety British Airways, ponieważ jest to duży element budżetu takiej wyprawy, więc szukamy po prostu najtańszego połączenia. Tym razem udało się kupić w miarę sensownej cenie bilet, gdzie lecieliśmy z Berlina przez Londyn i Delhi do Katmandu. Taka podróż obfituje w przygody, mimo że jest to tylko podróż lotnicza. No to właśnie ta przesiadka w Delhi i te 8 godzin przygotowuje nas na przygodę. Sposób, w jaki jest traktowany pasażer czy klient, uzyskanie jakiejkolwiek informacji, skąd lecimy, dokąd lecimy, gdzie możemy odebrać bilety, gdzie nadać bagaż, gdzie odebrać, no wymaga czasami anielskiej cierpliwości. Po prostu trzeba zaufać temu, że ten system, który panuje na tym lotnisku, że on po prostu działa. A działa, bo przez szybę widać, że samoloty i lądują, i startują, więc to jakoś się kręci. Odcinek ostatni z Delhi do Katmandu już liniami nepalskimi Royal Nepal Airlines. Całkiem porządne i bezpieczne, wydaje się. W każdym razie bardziej bezpieczne niż te wewnętrzne linie, którymi później musieliśmy się przedostać już w góry, czyli z Katmandu polecić do Lukli. Historia, która wróciła po raz kolejny w naszych wyprawach, 2 lata temu, jak byliśmy na wyprawie na Czolatce, też wymagała przelotu z Katmandu do Lukli. To jest przelot kilkudziesięcioletnim dornierem, kilkunastoosobowym. Średnio, według naszych informacji, co rok, dwa samolot spada. 2 lata temu tak było i w roku też tak było. Lądowanie jest bardzo niebezpieczne, start jest bardzo niebezpieczny. Pogoda jest zła, bo to jest lotnisko w górach, a w zasadzie lądowisko, bo to trudno nazwać lotniskiem. 4 razy leciałem na tym odcinku i 4 razy z duszą na ramieniu i nie chciałbym tego powtarzać. Powiedziałem Jarkowi po tej wyprawie, mam nadzieję, że pojedziemy jeszcze razem na wyprawę, mam nadzieję, że to będą wysokie góry, że to będzie jakaś piękna, duża góra, ale zrobię wszystko, żeby nie była to góra położona w rejonie, który będzie wymagał lotu do Lukli. Mam nadzieję, że Jarek zrozumie. A pamiętając jego wyraz twarzy, gdy siedział obok w tym samolocie, mam wrażenie, że się szybko dogadamy i poszukamy jakiegoś celu, który, tak jak powiedziałem, nie będzie wymagał przelotu do Lukli, bo wystarczająco ryzykujemy już w trakcie samej akcji wspinaczkowej, żeby jeszcze dodatkowo ryzykować przelot tym samolocikiem z linii lotniczych Yeti Airlines czy Buddha Airlines, bo tak one się nazywają. Mam wrażenie, że ta nazwa czasami ma jakoś zaczarować rzeczywistość, bo sam samolot jest na jakiejś granicy akceptacji, jeśli chodzi o jego możliwości techniczne i stan techniczny. Udało się wylądować. Na miejscu czekali na nas umówieni tragarze. Ze sobą zabieramy przede wszystkim sprzęt wspinaczkowy, osobisty tak zwany, czyli linę, uprzęże, buty wspinaczkowe, raki, czekany, haki i tak dalej, ponieważ to jest sprzęt, który musi być certyfikowany. Oczywiście namioty, śpiwór, też to, co w ścianę, jak my to nazywamy, czyli już do samej akcji wspinaczkowej, to też bierzemy z sobą. Ale na przykład namiot bazowy czasami warto kupić na miejscu, bo jest tańszy i nie musi być taki odporny na trudne warunki atmosferyczne. Plus oczywiście tak zwane szturmżarcie, czyli jedzenie już w ścianie podczas wspinania. A na miejscu kupujemy jedzenie do bazy przede wszystkim. Płatki owsiane, mleko w proszku, to co można kupić na miejscu, to jest tańsze, a byłoby niepotrzebnym obciążeniem, jeśli chodzi o cargo. Co jeszcze? No czasami dokupujemy jakiś sprzęt brakujący, szczególnie odzież, jeśli jest taka konieczność na miejscu. Umówieni tragarze biorą nasze rzeczy i umawiamy się tydzień później już w okolicach bazy pod Pumori, pod zachodnią ścianą. Oni zostawiają wszystko, ta karawana zajmuje około 6-7 dni. Sami organizujemy bazę, sami się nią opiekujemy, jesteśmy kucharzami, wspinaczami, dozorcami, tym wszystkim, co jest w bazie potrzebne.
No i zaczynam się aklimatyzować, wychodzić na okoliczne przełęcze, niższe wierzchołki. Obecność tam, zapach, powiew wiatru, wszystko to razem, plus to, co oko potrafi zarejestrować, no tam dopiero się czuje to, że jest się w jakimś fascynującym miejscu. Cały czas obserwujemy pogodę, obserwujemy warunki w ścianie, czy jest lawiniasto, czy nie jest lawiniasto, czy jest wiatr, jakie są prognozy na najbliższe dni. Ustalamy jakiś plan taktyczny już samego ataku. Czego się nie da przewidzieć na wyprawach, jest tego naprawdę sporo. To, że podczas wspinania pojawiają się jakieś zagrożenia, łącznie z zagrożeniem życia. To nie jest tak, że jesteśmy szaleńcami, nie jest tak, że jakaś autodestrukcja w nas się pojawia. Robimy wszystko, żeby nigdy się nic nie przytrafiło złego. Przykładamy do tego ogromną wagę. Często dochodzi do tego, że jakieś pojawiają się kłopoty ze zdrowiem. Wynika to z tego, że przebywamy w bardzo niekorzystnym środowisku dla organizmu ludzkiego. Jest potężne niedotlenienie, temperatury bardzo niskie. No, śpimy czasami tygodniami w namiotach i no, wymaga to od organizmu dużej odporności. Czasami bywa tak, że niestety trzeba zejść niżej, trochę odchorować, żeby później wrócić, co trochę tam rozłamuje wyprawę. No ale no, to są rzeczy, z którymi się trzeba liczyć. W tym przypadku było tak, że po założeniu obozu pierwszego, kiedy zeszliśmy do bazy, żeby się zregenerować, trochę więcej tlenu, żeby jakoś tam odzyskać siły, była pełnia księżyca, mniej więcej w tym czasie, kiedy tam byliśmy, więc była dobra pogoda w takim sensie, że nie było zachmurzenia, nie było opadów śniegu. Mieliśmy założoną jedynkę powyżej 6000. Zrobienie tego w jakąś tam jednodobową akcję nie jest łatwe. Gdy ruszaliśmy do góry, to byliśmy jeszcze pełni wiary, że to się uda. Życie potrafi tak zaskoczyć, że wtedy dopiero łapiesz się na tym stwierdzeniu. Nagle się okazało, że jesteśmy bezsilni na dobrą sprawę. Albo wspinamy się bez asekuracji i bardzo się narażamy, albo zrezygnujemy. I tym czymś, co spowodowało, że zawróciliśmy podczas tego ataku szczytowego, to były warunki śniegowe. Śnieg, który nie dawał nam żadnej możliwości asekuracji. W takiej postaci cukru, kaszy, to był bezpośredni powód do odwrotu. Od tak zwanej drogi normalnej działały dwie wyprawy. Niestety również bez sukcesu, również nie dało mi się wejść. Myślę, że to była słuszna decyzja, bo co? Jest wiele szczytów, które będziemy chcieli jeszcze zdobywać. Jesteśmy ciągle cali i sprawni, więc myślę, że czasami trzeba tak zadecydować.